Witajcie, dzień dobry, cześć. No, cześć. Zbliżamy się do drugiej części naszego podsumowującego cyklu. Tym razem oczywiście na tapet bierzemy... Czego słuchać? Czerwiec. I czerwiec, tak. I dokładnie. Gdzie powiemy wam, czego warto posłuchać. Tak. Dzisiaj z tego, co patrzyłem, mamy tych albumów dużo mniej. Dużo mniej mamy też płyt stricte metalowych. Jak tak nawet patrzę na te nasze propozycje, to takiej stricte metalowej płyty nie ma ani jednej. No. Przynajmniej ani ode mnie, ani od Michała. Jest trochę od Staszka, jest trochę od Tomka, więc nawet fani ciężkich brzmień powinni być jednak usatysfakcjonowani, no ale trochę tej muzyki jest mniej. Wydaje mi się, że wchodzimy w sezon ogórkowy, to raz, dwa. Mieliśmy kilka projektów do zrealizowania, które wymęczyły. Plus, chyba to należy winić. Kolejna rzecz, że no po prostu nie było jakoś takich albumów metalowych, które aż tak by nam się spodobały. No ja słuchałem głównie St. Vincent, Grimes i Vadera w czerwcu, więc to się u mnie rozłożyło. Na początek jeszcze warto przypomnieć, w opisie jest playlista z utworami z albumów, o których tutaj mówimy. Możecie nas wesprzeć na Patronite, to nam na pewno również pomoże. Pod koniec zobaczycie osoby, które już nas wspierają. I możecie nas słuchać na Spotify, oglądać na YouTubie. I w tym odcinku proponuję, żebyśmy nie mówili na początku, jakie są nasze ulubione albumy z tego miesiąca. Żebyśmy to zachowali do końca, trzymali trochę w niepewności, utrzymywali suspens. Dobrze. Zbudujemy napięcie w takim razie, mam nadzieję. I ja pozwolę sobie zacząć w takim razie, bo chyba mam jedną propozycję więcej od ciebie, więc to tak ładnie na zmianę potem na zakładkę jakoś wyjdzie. Zastanawiam się, od czego zacząć, ale chyba od płyty Alter, autorstwa Last Mord i Karin Park, czyli diwy skandynawskiego popu, a także pani Orabrot. No tutaj nie skłamię, po prostu wolę ją w tym wcieleniu. Ma niesamowity głos. Jeśli są na pokładzie jacyś fani Dead Can Dance, to zapisujcie się tutaj, wjeżdżajcie w tę płytę. Co tu mamy? No to, co można się spodziewać po autorach. Last Mord jest mistrzem mrocznego ambientu. Jest autorem nagrań terenowych z Czarnych Dziur i tutaj właśnie zapewnia tło dla fantastycznych wokali z Karin. Nie wiem, czy oglądałeś może Sędziego Dredda, tego nowego? Oglądałem. Z Karlem Urbanem? Oglądałem, bardzo dobry film, polecam. Tam jest taka substancja, po której przyjęciu odczuwa się wszystko dużo wolniej, ale jakby z pełną świadomością, że jakby cały świat wokół was jest w slow motion, w jakimś zawieszeniu. Tutaj ta okładka tak trochę narzuciła mi to skojarzenie, gdzie właśnie ta dziewczynka, jest jakieś ptaszydło, jest jakieś jeszcze inne rzeczy, są w powietrzu, są w stanie właśnie zawieszenia i trochę ta muzyka w taki stan was właśnie przenosi. Stan nieuchronnej katastrofy, którą możecie obserwować właśnie, gdy się dzieje z każdej strony, z każdym detalem. Absolutnie zachwycająca, na swój sposób też relaksująca, odprężająca. No ja jestem tą płytą bardzo, bardzo zajawiony, na pewno będę do niej często wracał. Nie wiem, czy miałeś okazję jej posłuchać? Miałem okazję. Mi to trochę, tak jak wspominałeś na początku o Dead Can Dance, to przywołało takie skojarzenia, że Dead Can Dance świetnie stanowiło soundtrack do takich właśnie filmów grozy z lat 90., 80., ale jednocześnie groza, ale jednocześnie przepełnionych taką melancholią, coś w stylu tego filmu z Davidem Bowie o wampirach. Z jednej strony masz wampiry, więc powinno być strasznie, a z drugiej masz rozważania na temat upływającego czasu, nieuchronności śmierci. A tutaj w przypadku Last Mord, w przypadku tego projektu, mamy bardziej skojarzenia ze współczesnymi horrorami, spod znaku The Witch, spod znaku Hereditary, gdzie to niebezpieczeństwo jest takie bardzo podskórne, bardzo metafizyczne. Nie ma przez większość czasu nawet tych potworów, nie ma tych strachów, nie ma wampirów, a jednocześnie coś czai się w lesie, coś czai się za oknem. Nie wiesz co, ale towarzyszy właśnie temu taka niepokojąca i wdzierająca się podskórnie swoim niepokojem muzyka ambientowa. To posłuchajmy w takim razie tego fragmentu. Ja.
chyba że słuchacie nas na Spotify, to wtedy nie posłuchacie, ale... To wtedy sobie nie posłuchacie. Nie posłuchacie, ale posłuchacie, tak. Co Michał ma do powiedzenia o... Tyler, the Creator, Call Me If You Get Lost. Igor był moim ulubionym albumem roku 2019. Tak jak Tyler wypuścił ten album z przyczajki, tak no miałem po prostu jakieś pewne tam oczekiwania, pewne wysokie oczekiwania wobec następcy Igora. I tutaj może nie obrócił się o 180 stopni na tym wydawnictwie, ale jakieś 90, 95. Jak się mierzy takie obroty? Na wyczucie. Najlepiej na wyczucie i z cyrklem. Rozumiem. I muszę powiedzieć, że jestem mimo wszystko trochę rozczarowany tym albumem. Dyskutowaliśmy sobie trochę na Discordzie na temat tego albumu. W ogóle zapraszam też na Discorda. Shoutout to Discord i shoutout to Szopka, z którym rozmawialiśmy na temat tego albumu. Z którym się w zasadzie zgodziliśmy, bo rozmawialiśmy z większą ilością osób. Zgodziliśmy się do tego, że uwiera nas ta konwencja mixtape'owa tego wydawnictwa, przez którą ten materiał wydaje się być nierówny, wydaje się poszatkowany, gdzie Igor, Flower Boy również miały pewną konwencję, miały pewną spójność, przeprowadzały nas przez historię i utwór każdy następny z siebie wynikał. Tutaj nie do końca tak jest. Jest to album mixtape w pewien sposób imprezowy. Jest to te oblicze Tylera, które znamy jeszcze sprzed Flower Boy, z jego pierwszych albumów. Jednak tutaj jest już bardziej okrzesane, bardziej konkretne, gdzieś z tą wrażliwą częścią Tylera w tle. Jednak chyba największy problem poza mixtape'owością tego wydawnictwa mam z DJ-em Dramą. Fajnie jest, jak na albumach Tylera jest Tyler plus ktoś. Tyler plus ASAP, nie wiem, Tyler plus Kanye, Tyler plus, nie wiem, ktokolwiek. Tutaj jest Tyler i DJ Drama plus inni. I jak uwielbiam tą kolorową personę, osobowość Tylera, tak ta również kolorowa, bogata, ale w nieco inny sposób osobowość DJ-a Drama nie do końca mi odpowiada. I to, że słuchając albumu Tylera, widząc, że Tyler, the Creator, jest zapisany na okładce, chcę słyszeć Tylera, a słyszę tutaj za dużo DJ-a Dramy i jego sample Lil Wayne'a, które wrzucone między wersy brzmią bardzo, a Jezus Maria, 2000, który? Drugi, trzeci, piąty rok? No nie. Posłuchałem tego wydawnictwa dwa razy w całości, bardzo się nim zmęczyłem. I tak mam wrażenie, że będę w stanie wysupłać z niego kilka utworów, które będą mi się podobały, do których będę wracał. Ale nie wiem, jak się do tego zabrać, żeby nie czuć się zmęczonym, przytłoczonym przez resztę tych momentów, które nie do końca mi siedzą. Może warto sięgnąć po towarzyszące im miniatury filmowe w zasadzie, bo trudno tutaj mówić o teledyskach, które można obejrzeć na YouTubie Tylera. I one są chyba najlepszą częścią tego, co ukazało się przy okazji tego albumu, bo nie tylko pod względem muzycznym, ale również pod względem reżyserskim, bo są to teledyski również wyreżyserowane przez Tylera pod pseudonimem Wolf Haley i już powoli wkraczające w taki świat Wesa Andersona, ale gdzie Wes Anderson jest właśnie tym chłopakiem z dzielnicy, jakim jest Tyler. I to mi się podoba. Podoba mi się ta stylistyka, te kolory, a jednocześnie ta dzielnica w tle. Okej, to jaki utwór byś polecił? Bo ja na przykład nie słuchałem, właśnie pisaliście, że jest słaby ten album, to nie chciało mi się specjalnie z nim zapoznawać. No ja chyba najbardziej mi ten singlowy Lumberjack najbardziej się na razie podoba. Okej, to posłuchajmy. Rolls Royce pull up, black boy hop out, shout out to my mother and my father, they can pull out. Chyba że słuchacie nas na Spotify, to wtedy nie posłuchacie, ale usłyszycie, co ma do powiedzenia Piotr na temat następnego albumu. No dobrze, to może teraz ten Danny Elfman z Wielkim Bałaganem. Zanim nagrywaliśmy ten odcinek, to mówiłeś, że nie wiesz, co powiedzieć o tej płycie. Zmieniło się to trochę, czy... Nie, dalej nie wiem. Nie, wciąż. Za długi też. Dobra. Album, a nie miałem czasu, żeby słuchać aż tak długich albumów.
Tak, on faktycznie przytłacza trochę objętością. Jeśli w ogóle zaskoczyliście się, jesteście zaskoczeni, że w Metalurgii mówimy o albumie Danego Elfmana, którego kojarzycie zapewne jako kompozytora muzyki filmowej, współpracował z Timem Burtonem chociażby, tak? No to już wyjaśniam, spieszę tutaj z kontekstem. Elfman w ogóle zaczynał karierę jako muzyk grający w zespole, potem uczestniczył w takiej trupie teatralnej, trupie performerów, robiącej surrealistyczne rzeczy. To się nazywał The Mystic Knights of Oingo Boingo. I tą trupą kierował bodajże jego brat, Richard. I potem ta trupa przekształciła się w zespół muzyczny, Oingo Boingo, który nagrywał naprawdę rozmaite rzeczy. Rzeczy, które wymykały się jakiejkolwiek klasyfikacji. Cuda na kiju, nie? No i na jakiś czas Elfman sobie dał z tym spokój. Przez ostatnie chyba 22 lata, 21 lat nie napisał nic, nie skomponował nic, czego ktoś by mu nie zlecił. Rozumiecie, jesteście kompozytorem filmowym, rozchwytywanym i cały czas ktoś was mówi, a bo tutaj do tej sceny chcemy taką muzykę, a tutaj weź zaaranżuj to trochę inaczej, żeby podkreślić może nastrój tej sceny i tak dalej. Więc przez lata mu się zbierało i ja się nie dziwię, że ten album taki jest. Wyobraź sobie, że wiesz, jakoś tą kreatywność musisz uwalniać, ale cały czas pod czyjś dyktando. Tutaj w końcu on jest w pełni uwolniony i miejscami może nawet zbyt radośnie z tej wolności korzysta, ale i zgodzę się, że nie da się tego zakwalifikować muzycznie. Tutaj mamy od eksperymentalnego rocka po jakieś dziwne orkiestracje, alternatywę, grunge. Ta płyta jest trochę podzielona na dwie połowy. Pierwsza jest właśnie bardziej eksperymentalna, trochę w tym jest może późnego Davida Bowiego, trochę Nine Inch Nails, trochę powiedziałbym Davida Townsenda, który umiałby robić orkiestrację. Potem przechodzimy do bardziej bezpośrednich rockowych piosenek. To jest płyta, która po prostu cały czas wysypuje w was dźwięk, która cały czas epatuje was różnymi ciekawymi bodźcami. Nie wszystkie są równie ciekawe, ale jesteście po prostu zapraszani do czyjegoś świata absolutnie szalonego, kierowanego nietuzinkowo wyobraźnią i to mi się tutaj najbardziej podoba. To wejście do głowy danego Elfmana, zobaczenie, co tam się czai, gdy nikt mu nie stoi nad ramieniem i nie mówi, co ma robić. To po prostu niesamowite. Absolutnie polecam. Może w końcu przesłucham w całości. Teraz może coś od Tomka. Pierwsza płyta, którą chciałbym wam dzisiaj polecić, to płyta The Mess niemieckiego tria Jagow. Kiedy pierwszy raz podchodziłem do tego albumu, nie miałem specjalnych oczekiwań na to, że zostanę zaskoczony jakimś przełomowym albumem. Głównie dlatego, że sam tytuł The Mess jest dość oklepany, szczególnie w kontekście muzyki vintage, psychodelik, krautrock, a taką właśnie muzyką para się zespół Jagow. Od ich poprzedniej płyty, jeżeli chodzi o stylówę, również zmieniło się niedużo. Płyta zatytułowana po prostu Jagow z 2016 roku miała brzmienie nieco czystsze i jaśniejsze. Tutaj z kolei dochodzi więcej brzmienia dusznego, zbasowanego, co w połączeniu z wokalem, na który nałożony jest dość dużo basu, jest on wycofany. Do tego jeszcze dołóżmy ogromną ilość reverbu, która nałożona jest właśnie na wokal. No, czyni tutaj duże podobieństwo do zespołu Black Angels. Na szczęście w kontekście porównywania Jagow do Black Angels, bo te porównania według mnie są nieuniknione, mamy tutaj do czynienia z drygiem do pisania naprawdę ciekawych kompozycji i do wymyślania bardzo, ale to bardzo ładnych melodii. To nie powoduje, że Jagow jest po prostu klonem The Black Angels, ale właśnie ma swój taki wyrazisty styl, który urozmaica ich kompozycję, nadaje im więcej płynności i transowości. I cóż, nie ma tutaj możliwości na to, by oskarżyć zespół o jakąkolwiek odtwórczość, bo ten pierwiastek indywidualności jest w jego bardzo silny. Na pewno na plus działa też użycie syntezatorów, pianina, zresztą kilku różnych rodzajów pianina, dzięki czemu właśnie kompozycje Jagow są tak ciekawe i możemy znaleźć tam coś więcej niż wśród setek zespołów, które grają dosyć podobną muzykę. Już rozpoczynający album utwór
tytułowy, The Mess, charakteryzuje się bardzo ciekawym brzmieniem syntezatora, który ładnie wespół ze sflężowanym basem niesie nas właśnie taką charakterystyczną dla jego transowością i bardzo miłą płynnością brzmienia. Ta kompozycja płynnie unosi nas lekko nad ziemią, co w takiej muzyce, no, wydaje mi się rzeczą wręcz niezbędną. W następnych kompozycjach na jaw wychodzi właśnie umiejętność zespołu do komponowania bardzo fajnych riffów oraz do wymyślania bardzo ładnych melodii. Doom to Fail i Rise and Shine to są utwory, które charakteryzują się właśnie tym, przy czym jeżeli chodzi o wokal, Doom to Fail ma wokal nieco bardziej obłąkany w stosunku do Rise and Shine, która ma ładną melodię, szybko pozostającą w pamięci. Zarówno teledysk, jak i sama melodia po prostu zostaje w głowie i nuci się ją po raz kolejny i kolejny, a to na pewno duży plus. Później jest nie mniej ciekawie, Bloom to ciężki i wolny utwór, chyba najcięższy i najwolniejszy na płycie. Zbliża to trochę zespół do brzmienia stoner doomowego, natomiast Tre Canva to utwór najbardziej szorstki, jeżeli chodzi o brzmienie, najbardziej zabrudzony, ale z najfajniejszymi, najciekawszymi partiami klawiszy, które wynoszą ten utwór zdecydowanie do góry i również powodują, że melodie w nim zawarte zostają u słuchacza na długo w pamięci. Lekki ziew łapałem przy piosence Eclectic Electric, przedostatniej na płycie. No ciężko tutaj o eklektyczność, jest bardzo podobna do tego, co dzieje się na płycie wcześniej. Natomiast już ostatni utwór, Getting Through, bardzo ładnie podsumowuje cały album, bo niesie nas na takim lekkim obłoczku aż do bardzo ładnego zamknięcia płyty. Myślę, że typical Red Smoke fan albo Soulstone Gathering Enjoyer no, będzie zainteresowany tym albumem, naprawdę wierzajcie w to, bo po prostu przypadnie wam do gustu i idę o zakład. Natomiast sam zespół dobrze będzie pasował chociażby do festiwalu albo Space Festu, także bookerzy, miejcie ich na oku. Mam nadzieję, że będzie można już płynniej zapraszać zespoły za granicę, a taki koncert na pewno będzie bardzo dobry. Od Tomka, a potem może jeszcze coś od Staszka. 16 album Halloween pod tytułem Halloween. Szczerze powiedziawszy, należy zacząć tak naprawdę od tego, jak w ogóle ten album powstał. Mianowicie w latach 80., kiedy Kai Hansen odszedł z Halloween i zaczął tworzyć Gamma Ray, w zespole jeszcze śpiewał wtedy Michael Kiske, który odszedł w 93. i tak naprawdę zajmował się solową karierą, bądź też nagrywał dla takich zespołów jak Avantasia. No i szczerze powiedziawszy, o ile Kai Hansen miał całkiem niezły kontakt z zespołem, tak Michael Kiske, tak szczerze powiedziawszy, nie utrzymywał z nimi żadnego kontaktu i wrażenie pośród fanów było takie, że ich ścieżki się rozeszły na dobre, że jest tam jakaś zła krew między nimi. I dopiero w trakcie trasy z 2016 roku Pumpkins United, na której zebrali się wszyscy członkowie zespołu, nie licząc świętej pamięci gitarzysty. Wtedy jeden z członków zespołu zapytał Michaela Kiske tak naprawdę, o co idzie, czemu się nie mogą pogodzić. I Kiske stwierdził, że w sumie, tak szczerze powiedziawszy, to już dawno zapomniał o temacie i wybaczył, powiedzmy, reszcie zespołu. No i uznali, że razem nagrają album. Tak więc najnowszy album Halloween to jest tak naprawdę All Star Project z wszystkimi obecnym i byłymi wokalistami ponieważ Kai Hansen też tam śpiewał, jeśli dobrze pamiętam. No i oczywiście grał na gitarze. I jak to brzmi? No jak byście się spodziewali. Przy czym to jest o tyle ciekawe, że Halloween potrafi cały czas utrzymać to brzmienie w sposób, który będzie słuchacza angażował, który będzie sprawiał, że ta płyta nie będzie, wiecie, takim typowym pomysłem w stylu: o mój Boże, zbliżamy się pod 120 lat, co trzeba zrobić, żebyśmy jeszcze byli jakkolwiek zauważani przez ludzi, tylko faktycznie widać, że to jest po prostu cały czas projekt pełen pasji i dodanie, powiedzmy, w sensie zebranie się tych wszystkich ludzi razem sprawiło, że ta muzyka brzmi jak, powiedzmy, ta nowa odsłona Halloween, ale cały czas z tym starym duchem zespołu jeszcze z lat 80. i to samo w sobie mnie kupuje na tyle, żeby mi się ta płyta podobała i żebym do niej wracał. No
No dobra, to co od ciebie jeszcze? To może teraz wybierzemy się do lat 90., chociaż nazwa mogłaby sugerować lata nieco wcześniejsze. Przed 89 rokiem. Przed 89 tak. rokiem. Czechosłowakia. Album nazywa się Amore, czyli letni 90-sowy grunge. Albo melancholia, letnie słońce powoli kryjące się za horyzontem, a sierpniowy wiatr wywiewa chłód z zarośli. Czy jest to lato formacji Nieżywych Schabów, ale w wersji emo grunge? Otóż tak, jest, ale nie jest aż tak irytujące. Nie jest nawet w ogóle irytujące w zasadzie. Nie budzi w słuchaczu emocji takich jak, nie wiem, chęć pominięcia tej pory roku albo wyrzucanie radio odbiornika przez okno. Okay. Więc jest dobrze, jest dobrze. Tak, ja miałem wrażenie, że tutaj wrzuciłeś mi jakąś kapsułę czasu. Po prostu film jakbym, nie wiem, znalazł na plaży jakiś zapiaszczony magnetofon, w którym jest jakaś stara kaseta, składanka, którą ktoś sobie zrobił, nie wiem, na studia, na jakimś jamniku przegrał. Odpalam go jakimś studentom, baterie jeszcze działają, właśnie leci z niego taka muzyka, która jest totalnie letnia, przyjemna, mimo wszystko trochę irytująca. Ja tam jednak czuję, to już jest dla mnie do tego stopnia wędrówka w przeszłość, że ja tam czuję tą klasykę polskiej muzyki aż trochę za mocno, ale mimo wszystko fajne doświadczenie, jak najbardziej. Okej, okay, to dzisiaj będzie całkiem progresywnie. Następną proponuję płytę Wadak projektu Die Catafalk. Tutaj mamy połączenie już w zasadzie też. Ten black metal, który kiedyś był punktem wyjścia dla tego projektu, cały czas tu jest obecny, ale już dawno przestał grać pierwsze skrzypce. Tutaj mamy bardzo swobodny, bardzo autorski lot. Trochę muzyki etnicznej, trochę Beli Bartoka, trochę świetnego prog rocka. W ogóle mamy też utwór, w którym zaczyna się wszystko dziać od jakichś UFO klawiszy, potem przechodzi w ekstremalną metalową jazdę, więc trochę tej metalowej jazdy jednak tutaj jest. Ponownie kolejny bardzo autorski, bardzo ciekawy, odrębny muzyczny świat. Oj, dzieje się tutaj dużo, dzieje się bardzo dużo, miejscami nawet są takie fragmenty niczym z Machine Head. Drugi tak. Bodajże, czy trzeci utwór, też początek. I to jest ciągłe muzyczne zaskoczenie i ciągłe niespodzianki. Coś jak byście dostali nie jedną Kinder niespodziankę, ale cały kosz i możecie przeszukiwać, szukać tych rzeczy i na szczęście w większości nie ma puzli, więc jest fajnie. Boże, ale to było zawsze rozczarowanie. To wpadł na ten pomysł. Dziwne temperówki, nie wiem. A ty chciałeś tą figurkę Smurfa, czy co to tam było? Papugi. Pamiętam, że była świetna seria Papugi Piraci, ale... O, była. Pamiętam. Miałem, nie wiem, ze dwie, trzy. Ciekawe, gdzie teraz są. Gdzie jest cała moja kolekcja. No, też się nad tym zastanawiam, bo gdzie chyba nigdy tego nie wyrzucałem, ale dobra. Piszcie w komentarzach, jakie wasze ulubione zabawki, gdy byliście jako dzieci wdrażani w szpony hazardu. A my tymczasem oddajemy głos Staszkowi. Kolejna propozycja to oczywiście Amenra z płytą The Dorm. Belgowie może nie wygrali Mistrzostw Europy, chociaż ich mecze były całkiem spoko, ale na pewno wygrali, jeśli chodzi o muzykę, dlatego że najnowsze wydawnictwo belgijskiej postmetalowej ekipy jest cudowne, naprawdę, bardzo mi się podobało. Amenra zawsze kojarzyło mi się z muzyką bardzo taką siermiężną, ciężką. Oczywiście w bardzo pozytywny sposób, ale The Dorm, i tu możecie mnie poprawić, bo możliwe, że już nie mam tak dobrych wspomnień z ich poprzednich płyt, jest chyba ich najlżejszą płytą. Oczywiście cały czas nie traci na tym swoim rockowym pazurze, ale jednocześnie jest mnóstwo takich elementów spokojniejszych z czystymi wokalami i cały ten, powiedzmy, mariaż tego wszystkiego bardzo mi się podoba i
strasznie się cieszę, że postanowili trochę wyjść w stronę bardziej przystępnego brzmienia, bo to znaczyć będzie tylko tyle, że ten zespół dotrze do większej ilości osób, ale wciąż jest to ta Amenra, którą znamy i kochamy, pełna gniewu, tylko że tym razem może ten gniew jest paradoksalnie bardziej spokojny. To co, to może ja teraz wrzucę Red Fang, Arrows. Powiedz mi, czemu też to wrzuciłeś, bo ja jestem taki sceptycznie nastawiony. Jesteś sceptycznie nastawiony do tego albumu, czy jesteś sceptycznie nastawiony do Red Fang? Do tego albumu. Do tego albumu, okej. Red Fang bardzo lubię. Czemu akurat jesteś sceptycznie nastawiony do tego albumu? Bo brzmi paskudnie, po prostu. Od strony produkcyjnej? Tak, tak, produkcja mi totalnie tutaj nie leży. Brzmi... Jest jak... No, duszno, bardzo. No, duszno, ale do tego stopnia, że jakby ktoś błota nalał do głośnika, no. I to nie jest ten fajny rodzaj błota, niestety. Tak. A za tym błotem są fajne piosenki. Jak to na każdym albumie Red Fang, bo jaki Red Fang jest, każdy widzi. I to jest ten stoner z piwskiem w łapie, ten sludge, ale grany przez fanów ZZ Top, którzy potem skończyli na słuchaniu Melvins i Neurosis odrobinę. Mm-hmm. I tak. Nikt chyba nie oczekuje od tej formacji zbytnich fikołków stylistycznych, bo skoro formuła się sprawdza, no to jedźmy z tym dalej. Mimo tego, że jest to grupa głównie kojarzona z zabawnych teledysków, to ta sludge'owość tutaj pasuje. Ta podskórna taka w tle sludge'owość tutaj pasuje, bo te teksty nie są w ogóle zabawne, są ponure. I tutaj jest to jeden z ich chyba najbardziej ponurych albumów. Co produkcja tylko czemu się dokłada tą swoją dusznością. I trochę jednak szkoda, że nie jest, że jest taka duszna, a może nie bardziej zgruzowana na przykład. Mhm. Może więcej gruzu by się przydało niż duszności, żeby powietrza było, ale jednocześnie, żeby coś tam rzęziło, żeby coś tam się działo takiego zapiaszczonego, a nie tylko zamułowanego. Produkcja naprawdę tutaj, tu się z tobą zgodzę, jest przykra. Można było to zrobić dużo lepiej, a zrobiono tak jakby się wydaje trochę po kosztach, nie wiem, tak to brzmi. Nie za drogo. Nie wiem, może jakieś live będą, bo tam naprawdę są fajne utwory. Oni też sobie tutaj pozwalają trochę na eksperymentowanie z tą mimo wszystko dosyć bezpieczną i wypracowaną formułą. No nie wiem. A zgadzam się, fajnie, że powiedziałeś o tych tekstach. Dla mnie Red Funk jest zespołem, który trochę z własnej, bardzo z własnej woli skazał się na ten wizerunek hehe, piwko śmieszków, a te teksty miejscami są mega, mega ciężkie, nawet przy niektórych z tych zabawnych teledysków. Mhm, to prawda. To lećmy z czymś od Tomka, a potem polecimy z czymś od ciebie. Dobrze. Drugi album ode mnie z czerwca to album zespołu Wailsong, zatytułowany Helpless. Wailsong to według mnie jeden z ciekawszych projektów ze Śląska, dokładnie rzecz biorąc Tarnowskich Gór, tworzony przez jednego człowieka, Michała Kiełbasę, który do tego zespołu dobiera sobie muzyków. Wielu gości dogrywało swoje partie, także jest to projekt pod kątem zarówno muzycznym, jak i tego, w jaki sposób tworzy, dość nietuzinkowy, również w kontekście całego kraju. Bardzo szybko zorientowałem się, że dojdzie tutaj do dużej zmiany w stosunku do tego, co Wailsong wypuszczało, jaki materiał Wailsong wypuszczało wcześniej. Jest tu zdecydowanie mniej urozmaiceń, zarówno instrumentalnych, jak i muzycznych w kontekście aranżacji, niż to, co wcześniej zespół proponował. Wynika to raczej z samej tematyki płyty, którą sugeruje już dosyć kontrowersyjna okładka. Tematy, które porusza ta płyta, to rezygnacja z życia, obrzydzenie wręcz życiem i niechęć do życia doczesnego i w sumie do wszystkiego, co się z nim łączy. Bardzo szybko i bardzo wyraźnie teksty uzmysławiają to słuchaczowi. Piosenka tytułowa, czyli właśnie Helpless, otwierająca album,
jej pierwsze takty już wskazują, w jakim kierunku Helpless jako płyta podąża. Jest zdecydowanie bardziej prymitywnie niż na wcześniejszych płytach, ale też z drugiej strony dzięki zróżnicowanym timom i bardzo ciekawym aranżacyjnym niuansom muzyka ta angażuje słuchacza już od samego początku. Również pierwszy utwór to pierwsze zaskoczenie. W momencie, kiedy dochodzimy do bridge'a, całość uspokaja się, dochodzi do takiego rozmycia dźwięku i wypuszczenia na pierwszy plan mandoliny. Utwór drugi, czyli Song for a Dead Man, to kolejne zaskoczenie. Jest to bowiem utwór grany na gitarze akustycznej, ale z drugiej strony, co nieoczywiste, przypomina granie shoegaze'owe. Jednocześnie wokal, a zasadniczo akcentowania, jakie wykorzystuje Michał, przypominają mi nieco to, jak brzmi na swoich płytach, szczególnie w tych bardziej pesymistycznych piosenkach, PJ Harvey. Doskonały klimat znajdziecie na trzeciej piosence na albumie, czyli The Body. Pojedyncze, monotonne, jednostajne szarpnięcia nieco urozmaicone są randomowym biciem perkusji i tutaj również dochodzi do takich specyficznych kontrastów. Wyjątkiem na płycie spośród pozostałych kompozycji jest kolejna piosenka, czyli Not The Same. Jest inna od całej reszty dlatego, że mamy tutaj do czynienia z taką zmieniającą się intensywnością, podczas gdy reszta piosenek płynie w miarę podobnie przez całą długość trwania. Nie chcę spoilować całego albumu i rozkładać wam tej płyty na czynniki pierwsze. Posłuchajcie to, przekonacie się, jak ciekawy jest to album, jak odpychający jednocześnie i przygnębiający. Natomiast jest jedna rzecz, która trochę mnie w tej płycie razi. Tak jak rozumiem, że piosenki zakończane są szarpnięciami, w Vacuity to piosenka całkowicie poszarpana, tak zakończenia piosenek to po prostu urwania ich nagłe. Natomiast dziwi mnie fakt, że każda piosenka zaczyna się również nagle. Nie ma takiej płynności startu. Niektórych razić może płaski i nieco schowany wokal, jednak depresyjny nastrój jakby jest czynnikiem determinującym w moim odczuciu, dlaczego te wokale brzmią tak, a nie inaczej. Chociaż gdyby były nieco bardziej wybite do góry, łatwiej byłoby od razu usłyszeć tekst. Jeżeli wyobrażacie sobie teraz, jaka to muzyka pod kątem gatunkowym, to uprzedzę, że nie jest to black metal i dobrze, że nie jest to black metal. Dzięki temu ta płyta ma wymiar mniej karykaturalny i przerysowany, jest bardziej bezpośrednia i bardziej intensywna, mimo takiej prymitywności, o której wspomniałem na początku. To nie jest płyta, do której wraca się z entuzjazmem, bo jest to płyta bardzo przygnębiająca i smutna. Już zwracając uwagę na tę kontrowersyjną okładkę, można sobie wyobrażać, co dzieje się na samym albumie. Natomiast wiem, że jeżeli chodzi o przekazywanie uczuć negatywnych, to jest to jedna z najciekawszych rzeczy, jakie usłyszałem w tym roku, a kilka dość takich przygnębiających płyt już spotkałem. Także jeżeli chcecie się z tym zmierzyć, przesłuchajcie ją od początku do końca, łącznie ze świetnym noise'em wieńczącym ten album. Warto naprawdę i sprawdźcie to, co robi Wailsong, bo to naprawdę świetny zespół, który bardzo charakterystycznie brzmi. Mało zespołów w Polsce tak brzmi. No dobra, to na trzeci prog / cokolwiek album. Tym razem Boss Keloid i Family The Smiling Thrush. Boss Keloid byli kiedyś porównywani do następców Mastodon, do zespołu, który przejmie pałeczkę, gdy ten zespół z Atlanty trochę rozwodnił już swoją muzykę, to Boss Keloid miał właśnie tutaj wkroczyć i zaorać. Ale dla mnie ta łatka fanów Mastodon albo kontynuatorów Mastodon wynikała bardziej z tego, że gdzieś tam głównym składnikiem jest Sludge i bardzo dziwnie grają, bo w zasadzie tak można chyba sklasyfikować Mastodon, przynajmniej w tych wcześniejszych fazach, że Sludge plus dziwne rzeczy. I Boss Keloid to też jest Sludge plus dziwne rzeczy, ale inne dziwne rzeczy. Tutaj pozwalają sobie na jeszcze więcej ekscentryczności i
Wow. Jest tu nawet trochę funkujące klimatów i cały czas kierują się, no ponownie, niesamowitą muzyczną wyobraźnią. To nie jest kserowanie, jakby przepisywanie Leviathan czy Crack the Sky, ale rzeźbienie czegoś zupełnie nowego i unikalnego. To mi się bardzo podoba, bardzo gorąco ten album polecam. Wydaje mi się, że ta różnica główna między Boskaloid a Mastodon jest taka, że ten sludge jest głównie urozmaicony u nich przez gitary, przez to, jak melodyjnie grają, jakie melodie wygrywają. I te melodie się nieco różnią między Mastodon a Boskaloid. Boskaloid bardziej już idzie w takie progresywne rzeczy. To są rzeczy, które spokojnie mogłyby się znaleźć na niektórych albumach Rush, nawet bym tak zaryzykował. Tak, bardziej idą w takie przebojowy prog rock. Bardziej idą w takie rozbudowane rzeczy, podczas gdy Mastodon ma takie ocierające się o progresywny rock, metal rzeczy, ale nigdy sensu stricte nie był tego typu zespołem. Odgrywał po prostu fajne melodie, plus jeszcze perkusja grająca też przejścia w tle. No a Boskaloid po prostu robi to nieco inaczej, właśnie sięgając po nieco inne inspiracje, więc wydaje mi się, że to jest ta różnica. Turnstile. Wydali też z przyczajki epkę, której towarzyszy jeden w zasadzie długi teledysk albo krótki film. Trwa 10 minut. Połączone są między sobą pewną stylistyką. Od 11 lat już Turnstile odmienia oblicze hardkoru. Nie potrafią tego zrobić do końca, co ma im za złe Anthony Fantano i Pitchfork. Ale myślę, że dobrze, że tego nie robią, bo chyba nigdy ich celem nie było zagranie muzyki, która w jakiś sposób odmieni gatunek, a po prostu będzie ich. Słyszymy w tym, mimo że jest to muzyka na swój sposób inna, oryginalna, to słyszymy w niej echa zespołów, które dobrze znamy, styli, które dobrze znamy, nie wiem, gdzieś funkujący Faith No More, funkujące Faith No More w tle tego hardcora czy crossover. Więc tutaj to jest, a dzięki temu, że oprócz muzyki tutaj całej tej epce towarzyszy również obraz, wizja, no to widzimy, że oni mają tak naprawdę już bardzo ugruntowany styl, mają swoją niszę, w której się dobrze czują, grają to, co lubią i nie mają takich ambicji, żeby cokolwiek zmieniać, żeby cokolwiek nadawać nowe oblicze ziemi, tej ziemi. Tylko robią po prostu to, co lubią i są w tym naprawdę wyraziści. I tutaj pan Anthony Fantano i Pitchfork mogą spadać na drzewo, bo ja tutaj jestem Team Turnstile. Zgadzam się w 100%. To jest hardcore, którego jestem w stanie słuchać. Co prawda w dawce 12 minut, ale z przyjemnością. Ale te 12 tak. minut też mija bardzo szybko. Jakby to były, nie wiem, jakby to było 5 minut dosłownie. Tak. Bo jest to tak muzyka żywiołowa, ale przy tym nie przebodźcowana przez to, że pozwalają sobie wkroczyć w nieco inne rejony, wprowadzają tego powietrza, to ten czas mija bardzo szybko i ja, jak już słucham Turnstile, to słucham co najmniej 2-3 razy każdego albumu, bo tak szybko mi mija, mimo że nie wiem, że mija pół godziny, 40 minut na jednym, tam ile one trwają, no to nie mogę posłuchać raz. Muszę drugi raz, trzeci raz, potem poszczególnych jeszcze utworów i zawsze ten czas jakoś mi szybko mija. To jest mój taki feel good, ale jednocześnie pumped, psyched album, czyli czujesz dobrze, ale z drugiej strony jesteś zmotywowany. Dobra, jeszcze jeden album od Staszka. Proszę bardzo, Staszku. Następnym wydawnictwem, o którym chciałbym porozmawiać, jest to płyta nowojorskiego Sonmuri pod tytułem
Nefarious Wave. I to jest chyba najśmieszniejszy sposób, w jaki poznałem płytę, mianowicie po prostu przeglądałem nowe wydawnictwa i ta okładka tutaj, którą widzicie, mi się tak spodobała, że stwierdziłem, że posłucham i nie zawiodłem się. W sensie, nie jest to bardzo odkrywcza muzyka, ponieważ jest to sludge. Może nie typowo brooklyński sludge, może nie aż tak generyczny, jakby nam się wydawało, ale wciąż są tam, jest tam sporo takich elementów, których byśmy się spodziewali po tego typu muzyce. Aczkolwiek to, co mi się strasznie podobało na tej płycie, to jak zespół bardzo fajnie operował tempem. Mianowicie w trakcie jednego utworu mogliśmy mieć takie cięższe, wolniejsze riffy i później coś w desen, nie wiem, około death metalowej solówki, coś takiego. No, bardzo różnorodne granie, mimo tego, że powiedzmy cały czas w obrębie tego, co byśmy zdefiniowali jako sludge, w bardzo przystępnej formie. No i ta okładka, tak, no to po prostu posłuchajcie, jeżeli wam się podoba okładka, bo wydaje mi się, że dla samej okładki warto się zapoznać z wydawnictwem, no bo jak mówiłem, okładka jest cudowna. I tyle od Staszka. Ode mnie jeszcze jedna płyta. Podobnie jak w przypadku Turnstile jest to epka. Tym razem z Polski. Projekt Nafta, czyli alias Pawła Klimczaka, to 4 utwory z muzyką taneczną, ale też bardzo niepokojącą. Trochę techno, trochę etno, ale do tego macie tam bardzo dziwne sample. Jest to takie techno reportażowe. Właśnie w jednym z utworów tytułowy dom strawiło i jeden z rozgorączkowanych, no już byłych mieszkańców o tym właśnie opowiada. Do tego zbasowane bity. Cholera, no strasznie ciekawe wydawnictwo, strasznie świeże. Okładka miała być chyba artystycznie poważna, ale wyszedł Michael Angelo. Ale polecam i tak. I to był ostatni album od Piotra, ostatni album nie shutoutowy, bo jeszcze czekają nas shutouty, czyli szybko przejdziemy przez wydawnictwa, nie dlatego, że nam się nie podobały, ale na przykład dlatego, że nie zdążyliśmy ich przesłuchać wystarczająco długo, żeby się na ich temat wypowiedzieć, albo no po prostu nie mamy za dużo do powiedzenia, mimo że je lubimy. Postaram się tu mówić o albumach, które lubimy, albo których artystów, którzy są dla nas w jakiś sposób ważni. Piotrze, to zacznij, bo też masz o 2 więcej. Dobrze, to jak może w takim razie, skoro mam o 2 więcej, to zacznę od 2 naraz. Purple High Ensemble 1961 oraz King Gizzard and the Lizard Wizard Butterfly 3000. Dwa albumy, które do spółki z Tame Impala pozwalały mi jakoś przetrwać te upalne dni, przy których miałem absolutnie dobrze. Czułem się, jakbym płynął truskawkową rzeką, spijał piątki z chmurami i było wspaniale. Oczywiście i na Purple Haze Ensemble pojawiają się trochę bardziej niepokojące rzeczy, ale mimo wszystko ta muzyka psychodeliczna strasznie dobrze robiła mi w tym miesiącu. Recenzję Michał zrobił tej płyty, więc tam macie więcej informacji i jest tam też ciekawa historia, więc zachęcam do obejrzenia. Co od ciebie? Backswash. I lie here buried with my rings and my dress. To do bólu osobisty album wypełniony rapem sięgającym również po numetalowe, industrialne rzeczy, miejscami przypominający Clipping, również ze względu na to, że jeden z tych utworów, chyba najkrótszy, wyprodukował Clipping po prostu. Warto sprawdzić, żeby się poczuć nawiedzonym. W takim razie ode mnie Scorn, The Only Place. Tutaj również jest dużo mocnego industrialu, ale cała płyta, właśnie dlatego dałem ją do shoutoutów, że mimo tego, że te bity są strasznie ciekawe i to, jak autor tutaj operuje elektroniką, jest naprawdę mistrzowskie, to mimo wszystko brzmi to jak fantastycznie wyprodukowane demo brzmień. Nawet nie demo utworów, tylko demo brzmień, bo właśnie o ile produkcyjnie jest to bardzo dopieszczone i macie tutaj różne odcienie rozpaczy, szaleństwa i tak dalej. Tak, jeśli chodzi o same kompozycje, to jest dość mizernie. Mimo wszystko, jeśli chcecie sobie przywalić jakąś taką naprawdę mocną elektroniką, to do Backwash polecam też właśnie sparować sobie z Korn. No, to się zgodzę. Ode mnie jeszcze Saint Vincent,
Daddy's Home. Słuchałem dużo St. Vincent w zeszłym miesiącu, ale głównie Mass Seduction, więc nie miałem za bardzo czasu na Daddy's Home, więc obiecuję nadrobić, a tymczasem wspominam. To może teraz jeszcze szybko od Tomka i od Staszka po jednym shoutoucie. Ostatnia płyta, którą dla Was mam, to szybki shoutout. Jest to najnowszy album mojego ulubionego producenta poruszającego się w stylistyce rap hip-hop, czyli Apollo Browna oraz wokalisty Rahima Devona. To, co wyróżnia tę płytę spośród innych, które Apollo Brown nagrał, to fakt, że jest to płyta nie rapowa, ale płyta soul, R&B, wchodząca lekko w klimaty popowe. Prawdopodobnie nie znajdzie się tu wielu amatorów takiej muzyki. Ja sam sięgnąłem do niej raczej dlatego, że no po prostu skusił mnie do niej Apollo Brown i fakt, że on jest kompozytorem, który sprawdził się tutaj bardzo dobrze swoją drogą. Jest i wesoło funkowo, i popowo, i soulowo, i czasem jest trochę mroczniej, ciemniej, ale cały czas mamy ten R&B klimat gdzieś w tle. Natomiast no, nie sprawdził się dla mnie na tej płycie Rahim Devon, który no, zabrakło mu po prostu bardzo ciekawych melodii, które wybiją tę płytę spośród innych podobnych. Sam producent niestety nie zdziała cudów, także szkoda, że Rahim nie doskoczył do tego, co zaproponował Apollo Brown. Aczkolwiek single są naprawdę świetne, więc gdyby skrócić tę płytę o kilka piosenek, myślę, że byłaby bardzo przyjemna, pościelowa, ale taka nie nudna, usypiająca, ale raczej miłobujająca. Także jeżeli macie ochotę, to sprawdźcie. Na pewno warto, jeżeli chodzi o Apollo Browna, bo to kolejny sztos od niego i kolejne świetne produkcje, które doskonale prażą. Ostatnią propozycją, w sumie takim shoutoutem, jest jedno z nowszych wydawnictw z stajni Deathwish Inc., czyli brytyjski Bosk, z ich najnowszą płytą Migration. Tutaj po raz kolejny wracamy do postmetalu, ale zamiast spodziewać się, powiedzmy, od razu dostanie takiego buta na strzał z wejścia w postaci tej znanej nam postmetalowej ściany dźwięku, zespół postanowił pójść w stronę budowania całej płyty, tego całego brzmienia wokół klawiszy, wokół elektroniki i wprowadza powoli słuchacza w to swoje brzmienie. Gościnnie udziela się tam wokalista Cult of Luna. Tak jak wspomniałem, to jest shoutout, to jest raczej, żebyście wy sobie spojrzeli, niż żebym ja się tak naprawdę na ten temat jakoś mocno rozgadał. To od ciebie jeszcze widzę, że dwa. Tak, dwa, ale w dużym pakiecie, bo pierwszy to różni artyści na składance Dark Knights Death Metal, czyli dosyć ciekawym projekcie ścieżki dźwiękowej do limitowanej serii komiksowej od DC. Jakoś tak się ułożyło, że w ostatnich latach DC robi ich chujowe filmy i animacje, z których zawsze byli znani, żeby jakościowe również zeszły na psy, no to nadrobili akurat muzyką. Znajdziecie tutaj takich artystów jak Chelsea Wolf, jak Tyler Bates, który jest w ogóle tutaj mastermindem całego przedsięwzięcia, Idols, którzy dosyć nieszablonowo podeszli do tematu, uderzając trochę w no, inną strunę niż zazwyczaj. Co do tego jeszcze Chino Moreno, no cała plejada graczy ciężkiej muzy typu metal i około. Ja jestem osobiście rozczarowany, że nie mamy tutaj żadnego utworu od Ghost, bo mieli okładkę właśnie z serii Dark Knights Death Metal, a utworu nie zrobili. No ale może w tym roku w końcu doczekamy się albumu, kto wie. Moim ulubionym utworem chyba jest Chelsea Wolf, która jest właśnie bardzo filmowo soundtrackowa tutaj, ale zachowuje swój charakter. No i do tego Gunship i właśnie Idols, bo jest tak inne. Gunship z Dave'em Lombardo bardzo fajnie wypadł. Chyba tutaj Alf chce wskoczyć. Chodź Alfie. Tutaj? Tutaj wskakujesz? No chodź, nie bój się. No chodź. No i Idols też rzeczywiście. Zaskoczeniem był dla mnie ostatni utwór od Soccer Mommy. To też było dosyć interesujące po takiej dawce jednak mieszanki metalowych rzeczy. Ode mnie ostatni shoutout to Milczenie. Wydawnictwo, epka, Milczenie. No to jest taki dron w stylu najlepsze, co Ziemia ma do zaoferowania. Wiecie, Ziemia. Kto ma wiedzieć, ten wie. To ja zakończę Feniksem od Sentino. Nie jestem specjalnym fanem Don Sebastiano,
muszę przyznać. I ten album jest trochę anemiczny, plus te klipy są takie, no jednak nie ma krokodyli, póki co przynajmniej. Natomiast z dużą ciekawością obserwowałem wszystko to, co się działo dookoła albumu. A jeśli chodzi o samą muzykę, ja jestem pod wrażeniem. Bo do tej pory mam wrażenie, że w Polsce drill z sukcesem zrobili tylko Alberto i Joseph Braton, i to też w jednym kawałku, który leciał bardzo, umówmy się, na bicie. Nie było to specjalnie oryginalne. No i w Polsce też ta przewózka pseudogangsterska opiera się na tym, że tak jak w UK chłopaki się kosują i połowa sceny siedzi w więzieniu, a druga połowa nie żyje, bo została zakosowana przez tą pierwszą połowę, to u nas raperzy udają gangsterów po prostu kupując podrabiane Gucci na AliExpress. Ale podrabiana nie jest nawijka Sentino. On tutaj chyba jako pierwszy faktycznie zrobił coś w stylu drillu po polsku, co jest naprawdę dobre, jest oryginalne, jest naprawdę bardzo pomysłowy, jeśli chodzi o to, jak tutaj właśnie sprzedać to flow pasujące do tych właśnie nie zawsze porywających bitów. No. I to chyba tyle. A mówicie, że to ten po lewej cały czas rapsy wrzuca. Dobra, prosiłem... Dzisiaj też rzuciłeś. No, dzisiaj też rzuciłem. Prosiłem na początku, żebyś nie mówił, jaki jest twój ulubiony album. To może teraz powiedz, jaki jest twój ulubiony album z czerwca. Jeszcze nie ma tak, że jest ulubiony albo nie ma ulubionego. Ale jakbyś miał jeden wybrać. Taki, nie wiem, który wiesz, że zostanie z tobą najdłużej, albo największy sentyment to masz do niego. Chyba Alter od Karim Parki, Last Mord. Natomiast jeśli miałbym powiedzieć, jeden, czego najwięcej słuchałem i mi sprawiło największą przyjemność, to no to będzie to właśnie combo Purple Haze Ensemble, Król, Czarodziej, Jaszczurka, coś tam. No i Tame Impala. To tak sobie zrobiłem z tego taką luźną, lepką playlist. Ale ten album, no to jest Alter, tak? Jakbyś tak miał. Od ciebie? A ode mnie Turnstile Love Connection od Turnstile. Przez teledysk, przez atmosferę, przez to, że po prostu uwielbiam Turnstile i tutaj mamy w pigułce to, co najlepsze. Więc podsumowując, Alter i Turnstile Love Connection są tego miesiąca Certified Hood Classic. Tak jest, płyty miesiąca z tego miesiąca. Gdzieś to obok nas wyświetlają się patroni, dzięki którym mogliśmy zrealizować ten odcinek. Dziękujemy za wsparcie, a jeśli oglądają nas osoby, które jeszcze tego nie zrobimy, zachęcamy do uczynienia tego czym prędzej, jeśli lubicie to, co robimy. Taki mały szantaż. Dokładnie. Widzimy Cześć. Się niedługo.